Ty, możemy grać z moim kuzynem, ale nie wiem, czy we Fortnite chcę grać, czy w co. Dawaj duo, albo kuzynek to jakiś nubek. Ty, gramy... Ty! Dobra, chcesz wylot? Ty, nie będziesz obrażał mojego kuzyna, śmiciu jeden. Wyzywasz gracza, a jesteś mały kurdupel. He, powiedział! Ja mam 1,54 m, zaraz 5, człowieku. Chyba penisa. Ja tak jako 7 żyć i baluję całą noc. Hej, w dzisiejszym odcinku będę ostro trollował jakiegoś randomowego gościa, więc będzie się działo, będzie zabawnie. Zapraszam do oglądania. Jestem. Gramy jeden na jeden. Teraz? No teraz, a później może jakieś duo zobaczymy. No dobra. Jesteś dobrym zawodnikiem? Nie. Ja też nie. Daj może prywatną. O co za debile, więcej nie było? A ogólnie to jak byłem na kanału, to czemu wyszedłeś? No bo myślałem, że ten, że nie wiem, że jakiś debil. Czemu debil? Nie wiem. A od którego sezonu gra? Ja? No. Od 8. No ta, ale kłamiesz. Nie, bo masz salut, więc grasz od innego, ty mnie kłamiesz, gościu. Skiny też masz. Nie mam. Wcale, kłamiesz. Przyznaj się. No dobra, kłamie. Od 4. Ale jestem takim bambolem, że mówię, że od 8. Minigun. Nie! O ty zwani. Biorę niebieską. Wolną. Przynajmniej wiem, jak się z niej gra, bo ostatnio ogrywałem te arenki, wbiłem już 300 punktów. O, to dużo. Serio? Widziałem, że 300 punktów niektórzy wbijali tak parę miesięcy temu, jakieś długo strasznie. A ty masz 300 punktów czy 3000? 300. Ja mam 1000 ileś. Niemożliwe. A. No ty! Serio? Nie wierzysz? 1000 punktów jak ty, Bambik, pewnie. No serio, 1000 ileś punktów. 1028, no dawaj. Czekaj chwilę, muszę się przygotować mentalnie. Teraz ci w łeb tym digem walnę, to się przygotuję. No i już po tobie. To była moja ściana, a ty ją edytujesz, bez sensu to jest. Właśnie jedz, ja ją podmieniłem dzwonię. Znasz coś takiego jak podmienianie ścian? Ciekawe kiedy, jak ja trzymałem. No kuźmy. Jak mogłeś trzymać? Skrócisz ten. No tak. Pewnie masz lepszy ping. Jaki ty masz? Ja mam 13. O, a ja mam 50. Nie gadaj. Oszukujesz. No, ty sobie nie wiem, jak robisz. Na początku oszukał od razu. Ty jesteś oszust właśnie. Jesteś dzbanem. Ty jeszcze większym. Nie podmienisz mi. Nie podmienisz. Bardzo lubię grać kreatywa. No i znowu. Nie strzelałem do ciebie przez chwilę, ale... Jasne, po prostu byś nie trafił i tak. A ty od którego grasz z sezonu? Od trzeciego, znaczy w drugim grałem na PlayStation, ale... I nie masz skina? Z czego nie mam? Już ja nie miałem karnetu z baniem w drugim, ani w trzecim. Ej, ty jesteś dzbanem. Zaraz ci porobię. Już jest... Ile jest w ogóle? 1-0. Dla kogo? No dla mnie. Bo cię przed tym nie zabiłem. A pierwszą rundę ja wygrałem. No! Ciekawe z której strony. Jak przed chwilą była pierwsza Dobra, runda. Patrz na tego aima. No i... Hedzik. Ten nie, jak będziesz kola... Nie, ja nie... Ja nie jestem tobą. Już nie żyjesz. Mam high ground. No, no, no. Nie tak łatwo. Co się odwaliło?
No po prostu cię jadę. Ej, wiesz, że dzisiaj jadłem kebaba? Tak, to fajnie. No. A po kebabie zawsze wygrywam. Po kebabie zawsze wygrywasz. No, 4 HP na easy. No, czyli wiesz ile już jest? 2-1 dla mnie. O, dostałem. Jakie 2-1 dla ciebie? Ile masz kili, panie? No, wygrałem pierwszą rundę i teraz. A ty ja w środku. Ja mam 2 kile, bo teraz dostałem jak spadłeś. Ja mam 3. Ha, i co, łyso? No i znowu chcesz cheatować z tymi ścianami. Na 0 pingu grasz pewnie. Ty serio masz 0 pingu? Mogę mieć 0 pingu, nie mam 0 pingu. Ty mieszkasz w Warszawie? Nie, w Małopolsce. No to Małopolska, czyli tam gdzie Warszawa, nie? Nie, tam gdzie Kraków. Co? A ty gdzie mieszkasz? No wiesz gdzie jest Kraków, chyba nie? Kraków jest gdzieś na... czekaj, północ to było z góry, nie? Południe, dół, no to południu gdzieś Polski. Co? W Małopolsce jest Kraków, dzbanie. No, na na południu Polski. A gdzie no. Ty mieszkasz? Ja mieszkam. W jakiej miejscowości? No jak w jakiej? Przecież mówiłem ci, że w Warszawie. Nie, warszawiak. No. I mam dobry ping, ale ty masz jeszcze lepszy. Ja mam 13. I gościa, ja mam 46, dzbanie. No to ciekawe, jak mi podmieniasz ściany, no. Co? Dobra. Masz farta, no. Ile jest? 2-2? Jest 2-2, ja mam 3 fragi. Znaczy 4, ja ale mam 5, człowieku. No bo teraz mnie zabiłeś, bo spadłem z bania, to się nie liczy. Jak ty masz jednego. No. No i nie kłam, bo pewnie masz 4. Dobra. 5. Dobra, 2-2, lecimy. Do ilu gramy? Do 4. A może. No ja mam 3, więc wiesz. 2-2, lecimy do 3. No co? I porobiony na starcie. To teraz jest dzbanem. No i to był pech. Ej. Kup za klej. To ile jest w końcu? Ja mam 5 fragów. Ja też. Ja mam 3. Dobra, to ile jest? 3-3? Jakie 3-3? Ty masz 2 dzbanie, ja mam 3. 2, dobra. 2-3. Czekaj, ja się muszę odrodzić, mam 40. Lecimy. Oszuście mały. Ty. Mały to ty. Ty jesteś mały. Ty jesteś mały. Ja. A ile masz lat? 11. Dobra, to nie jest istotne. Ile masz wzrostu? Zobaczymy, kto jest mały. Metr. Prawie 1,50 m. A ty? A ja mam 1,54 m. He, chyba. Nie powiem czego. Czego? IQ, IQ, bo taki mądry. 153 IQ też. No nie, 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 ja uciekam, 0 pingu leci na mnie. Wszystko mi podmieni. No wiedziałem, ma 0 pingu ma. Przechodzi mi przez podłogi. Ja widziałem takiego, co ma 0 pingu, nazywał się Buga. I wygrał turniej jakiś. O, ten Bambik. A, wiem, że Bambik, ale oczywiście ping ma lepszy i wygrywa. Tak jak ty. Ale ty nie wygrasz. Wcale, jak już wygrałem. Dobra, graliśmy do 4, a jest 3-2. Weź stary, nie oszukuj, już wiesz. Już, zaraz będzie. No, ty, teraz już. Ty oszuście mały. Dobra. Dobra, ja mam. Dawaj duo, ja ci pokażę jak się gra. Aha. 80 HP mieć. Dobra, dawaj duo. Bo tutaj oczywiście kreatywę, 0 pingu, myśli, że kozak. Ty masz 0 pingu, nie mam 0 pingu. Ty, możemy grać z moim kuzynem. Ale nie wiem, czy we Fortnite chce grać czy w co. Dawaj duo, albo kuzynek to jakiś nubek. Ty, gramy, ty. Dobra, chcesz wylot? Ty, nie będziesz obrażał mojego kuzyna, śmiciu jeden. Wyzywasz gracza, a jesteś mały kurdupel. He, powiedział! Ja mam 1,54 m, zaraz 5, człowieku. Chyba penisa. No, tam też mam dużo. Co cię tak bawi? To nie był żart. Widzisz skina już? Na oczy pierwszy raz?
Ej, weź mi kup też. Jakiegoś. Nie, może się zgubię, jak mam 75 faldolcy. Ale ja nigdy nie miałem... Raz miałem wygrać taki turniej od skina, a to oczywiście zająłem ostatnie miejsce. Jak zwykle. Nie. Tak. Nie, zawsze mi okej, idzie, ale akurat jak graliśmy akurat o skina, to jakoś miałem lagi. I co? Nie, ty zawsze masz lagi. Dobra, powiedział, masz zero pingu i się szczyci. No to jak mam zero pingu, to mam lepiej niż ty. No, no bo właśnie masz czwarta, masz taki ping, a bo mieszkasz, mieszkasz gdzieś w jakimś Krakowie i co? Nie mieszkam w Krakowie, dzbanie! Ej, dawaj, jak jutro będą jakieś customy u kogoś, to dawaj, gramy. Co? Bo dzisiaj to już... Z tobą? Z tobą? Jak ty jesteś noobem. Tylko... Tak, który pokonał cię jeden na jeden. A, na farcie, przypominam. Ja, weź ogarnij pałę. A, masakra z tobą, chłopie. Zero pingu, szczyci się. Gdzie ty latasz? Ty nie dolecisz. Ty jesteś nielotem jakimś. Ty, nielot to jesteś ty. Ja tak jak kot, 7 żyć i baluję całą noc. Ciebie, ty będziesz błagał na kolanach, żebym ci wina zrobił. Jak będę jeden na jeden, to ci nie zrobię wina. No, nie, a kto nie doleciał nawet? Taki kozak. Taki kozak na kreatywę, a tutaj nawet nie doleci na miejscówkę. Brawo, brawo. Dobra. Masz dziewczynę? No, no ba! I to nie jedną! Swoją mamę. Ej, a ten Salamon, to krążą plotki, że to jest jakiś skamer. W sensie, wiesz. Ja najbardziej lubię Jacoba chyba. Kogo? Jacoba. Który to? Ja, ten co wygrał na World Cupie gierkę. On się nazywał Buga. Ja pierdzie, ale ty znasz Polaków youtuberów? No. Mówię przecież Paczola, gram u Paczola, Kastomiki, Jungmiki czasami wlatuje, to też oglądam. Ta, Jungmiki, ta chyba twój tata robi kastomy. Co? I się nazwał Jungmiki. Co? No nic. No taki youtuber. No wiem. Jungmiki to mój ulubiony youtuber, bo on przynajmniej się nie flexuje, wiesz? Bo wszyscy się flexują twarzą, wszystkim. A ten Jungmiki to... To skromny przynajmniej jest. To że jego kewa masz, tu dzbanie? Ty jesteś dzbanem jak ja kokosy jem, a ty mi jakieś kewy dajesz. Mówiłem, że jesteś bambolem. Dobra. Jestem młodszy, a ci porobiłem jeden na jeden, a? Na zero pingu to ja bym nawet ninja pokonał. Stary! Nie mam zero pingu! Ile to robię? Można raz to powtarzać. Trzeba go zabić. A Maloła, dawaj go! Wyszedł jeden! Drugi, drugi w robocie! Rozwalony! Nie powalił robot. Gdzie on jest? Takie, że ma... Nie wiem tam gdzieś co to. No co ty odwalasz? Boję się go. Ty chyba Bambik jesteś. Jesteś Bambik. Ja kampię. I zaraz się podniosę. Zabili! Nie zabili. I on to edytuje! Zabił mnie! Podniosę cię. Wow. Wezmę twój tak loot. Podniosę. Uwierz mi. Tak, ja będę samym pistolecikiem. Chyba gówno zrobię. Przecież weźmiesz se swój loot, człowieku. Chodziłeś ty do szkoły, ty nie wiesz nawet... Tak, hopie! Ty nie umiesz myśleć, ty nie umiesz myśleć, przecież loot masz swój tutaj. A? Nie no, ale... I łysa ci? A moto byś pożyczył, nie? Do czego potrzebujesz? Pewnie do Emi. No do wszystkiego! Do wszystkiego, no ty pieniądze! Taki jesteś... Wszystko byś mi zabrał. Cięż... Ja lutowałem pół gry, człowieku, a ten mi zabiera. No dobra, podzielę się, bo mam 500. Kampimy, kampimy. Chodź tu, do stodoły. Znaczy no, do stodoły, na to, na dół. Tu się da przyjść? Chodź, chodź do stodoły tu. Ej, nie wiem, to nie jest stodoła. Stodoła, wiesz jak... Stodoła jest dla koni. Jesteś koniem. Ty nie. Chodź ja raszuję, au, au. Dobra, uciekamy, uciekamy. To był zły pomysł. Low. Co ty miałeś tu?
To są takie emocje. Nigdy nie byłem tak blisko wygrania w tym sezonie, bo te roboty mnie zabijają. Nie tak samo. Wiesz? Ile masz fragów? Dwa. Ja mam trzy! Tylko na kreatywie zero pingu, tutaj już mu nie idzie. Masz materiały? Bo ja mam. Mogę ci dać, jeżeli bardzo poprosisz. Proś ładnie. Nie chcę! Nie będę cię prosił, bo nie chcę. Daj kewa dużego w końcu. Widzę typów. Kampimy! Ja bym miał tą ze sam wypił, wiesz? No jasne, bo taki jesteś egoista. Chodź ze mną. No idę, idę. Ja byłem kiedyś kapitanem w drużynie koszykarskiej, więc chodź za mną. Serio, ty w koszykówkę grasz? Piłka nożna lepsza, ja chodzę do... A, tylko koszykówka, piłka nożna jest dla frajerów. Chodź, chodź, chodź. Jak to wygramy, to normalnie dzwonię do mamy, że wygrałem. Ja, serio? Zawsze mówię mamie, że nigdy nie wygrywam. A ona mówi, synu, w końcu wygrasz nawet ty. A ja mówię do niej, no, kiedyś wygram. Weź taki łeb, dostań i wyjdź. Nie wychylaj, głupio, chcę wina mieć. No i patrz, co przez ciebie się zrobiło. Jak to naprawić? F, pisze F. O. Jaką ty masz klawiaturę w ogóle? Jaką ja mam klawiaturę? No. Mnie się pytasz? Dobra, Corsair no. Mam. Corsair! Corsair, a nie Corsair. Co? Corsair, czy jakoś tak. Nie wychylaj, głupio! Stary, zostaw to! Ty dzbanie! Dzięki mnie mamy top 11, daj mi wygrać! Musimy team playowo grać, słyszysz? Tak, słyszę. Do strefy, dawaj, 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 idę, idę, idę. Jestem, pamiętaj. Obuduj, obuduj! Czekaj. Obuduj, buduj, buduj, buduj! Plec jeszcze! Kurde! No i zwaliłeś sprawę. No ja zwaliłem? Kto? Ci je powalili? Nie no dobra, ja idę, co nie, serio. Nie chcę się już. Mam jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz do ciebie. Co? No co? No bo to... Siema, w ogóle taki odcinek nagrywałem, że troluję randomów, ale trochę nie wyszło, bo mieliśmy wygrać. No. A jaki masz kanał? No nie wiem, czy kojarzysz, nazywa się Zjednoczeni. Kojarzysz? No. No. Cześć, siemaneczko, jestem Rafael, jak się nazywam. I ogólnie... Nie, no serio. Ogólnie chciałem wygrać gierę, nie? Ale jakoś nie siadało, nie siadało. Serio? No, więc nie wiem, czy wrzucę ten odcinek, raczej tak, bo coś tam się z tego zmontuje, więc możesz tutaj pozdrowić widzów. A to pozdrawiam wszystkich, mamy datę. A spodziewałeś się, że troluję? Takie głupoty czasami gadałem niezłe, nie? No trochę. Trochę tak. No, ale więc... co, Rafaelo? No, Rafaelo z tej strony, rekordzista Polski, Eluwa, nie? Szkoda, szkoda, że się nie udało wygrać, bo liczyłem na to, że właśnie się uda wyklaszować w którymś z tych momentów. Natomiast, no nie udało się, natomiast odcineczek myślę, że wyszedł przedni. Parę ciekawych akcji było. Było na pewno śmiesznie. Potrolowaliśmy troszeczkę. Nie no, Zjednoczeni to ja oglądam. Oglądasz. Kodzi w sklepie oczywiście Zjednoczeni polecamy. Trzeba wpisać. Zjednoczeni w sklepie. Łapeczka w górę pod materiałem i widzimy się w kolejnych materiałach. Jeżeli chcecie więcej tego typu trollowań, udawania Bambika i tego typu materiały, to zostawcie łapeczkę, subika z dzwonem i będę tworzył takich więcej. A teraz będę się z wami żegnał. Siemaneczko, David, też możesz się pożegnać. No el. My promises, you know I'm too generous.